A ja Was witam, kochani, w cudowny, słoneczny dzień. Kiedy wyjeżdżałam, to było u mnie zimno. A tutaj zobaczcie, jak mogłem sobie pozwolić, przynajmniej na terenie podwórka. Także jestem przeszczęśliwa, że powitało mnie takie słońce. Troszeczkę jestem jeszcze zmęczona w podróży, ale już się będę relaksowała powoli. I co Wam chciałam powiedzieć? No i oczywiście, tak jak obiecałam w poprzednim filmiku, zadbam o to, żeby do Was mówić teraz częściej. Wiadomo, pogoda sprzyja, jak słyszycie, ptaki śpiewają, a ja znowu się naenergetyzowałam. Powiem szczerze, przez ostatnie 2 miesiące wibracje mi spadły bardzo. Dlaczego? Tak jak wspominałam, byłam chora. Prawie 3 tygodnie byłam odcięta. Łóżko, łóżko, jeszcze raz łóżko. Do tego prawie nie wychodziłam z domu. Wiecie, jak to jest. Najpierw obowiązki trochę, coś tam się robi, coś tam się siedzi. Prawdę mówiąc, z nikim się nie zobaczyłam, z żadnymi moimi znajomymi. I tak mi zleciało. I wiecie co? Od razu poczułam, jak wibracje lecą. Człowiek musi się spotykać, wymieniać energią, a zwłaszcza z tymi fantastycznymi osobami, z tymi, ja mówię, świadomymi, cudownymi. A ja tak się pokręciłam wśród tych takich, jak to się mówi, normalnych, co nie fruwają tak jak my, co się nie cieszą życiem tak jak my. I odczułam to na swojej skórze. Momentami byłam nawet bardzo przytłoczona, nawet zdenerwowana, nawet ponosiły mnie jakieś emocje. Ale wiecie co, już od dzisiaj, kiedy się obudziłam, kiedy usłyszałam piosenkę, puściłam ją w laptopie, kiedy zobaczyłam to przepiękne słońce, chociaż dalej ma być troszeczkę deszczowo, no zobaczymy. Wiecie co, wzięłam taki głęboki oddech i od razu poczułam, jak o parę schodków pobiegłam do góry. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że jak zawsze będę energetyczna, uśmiechnięta, radosna, spontaniczna i być może inspiracją będziecie Wy, jak zawsze, i będę poruszać takie, jak zawsze, jak ja to mówię, codzienne, zwykłe tematy. A z drugiej strony, jak ważne dla nas, dla naszego życia, bo czasem jest tak, że nie możemy się odnaleźć w tej codzienności. Ja też to wiem. Jak ciężko jest w tym naszym świecie żyć, kiedy się troszeczkę nie ma wiedzy, kiedy się nie umie zastosować czegoś, kiedy nie umie się zniwelować tych trosk, tych szarości. No to kochani, to ja Was pozdrawiam. Kocham Was bardzo, całuję z całego serca. Jak widzicie, jestem na letniaka, porozbierana. I niech tak zostanie. Być może już ta wiosna zawita na dobre. Kocham Was jak zawsze. Bożena, Wasza optymistka.